Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku chciałbym odpowiedzieć na kilka z waszych pytań oraz przedstawić wam moje odświeżone studio. Zaraz, a co to takiego? O cholera, to słuchawki od SteelSeries. Kolejne słuchawki? Klawiatura? Jeszcze jedna klawiatura? Dwa kucyki? Jeden duży, drugi większy? I dwie myszki! Tak jest, słuchajcie. Dzięki współpracy ze SteelSeries mam dla was tonę towaru do rozdania. Chętnych do wzięcia udziału w losowaniu zapraszam do komentarzy. Najzwyczajniej w świecie napiszcie, co chcecie. Na przykład chciałbym mychę, a ja wylosuję z komentarzy farciarzy, do których wyślę sprzęt. Szczegóły konkursu oraz data zamknięcia zbierania losów są w opisie filmiku. Tylko proszę, nie podawajcie swoich adresów w komentarzach, bo mnie coś strzeli. Jak tam Luni? Tutaj za bardzo się nic nie zmieniło. Z takich nowości to mogę wam powiedzieć, że Luni ostatnio usiadła na kartce papieru. O, Luni zaczęła tracić futerko na lato. Mam dla was jeszcze jedną bardzo ważną informację. W opisie tego filmiku macie linka do strony SteelSeries, gdzie możecie kupić to, co wam pokazałem. I wiele innych bardzo fajnych rzeczy. Zapraszam. Czy planujesz mieć drugiego kotka? A Sony się nie liczy? Jak forma? Chodzisz dalej na siłkę? Tak się składa, że w ostatni piątek wróciliśmy z kolegami na siłownię, w sensie ja się przyłączyłem z powrotem na siłownię, bo to było tak, że chodziłem regularnie, ale w pewnym momencie zaczął mnie boleć bark i to na początku była dobra wymówka, naprawdę, ale później po prostu już mi się nie chciało chodzić, tak zostało. Więc no, poszliśmy w piątek na siłownię i to była klata. Ja tam mówiłem od razu kolegom, że wiecie, jadąc spokojnie, ja nie mogę robić tyle powtórzeń, ja nie mogę robić takich ciężarów, bo wiecie, jestem po przerwie. No ale jest taki Olek i ten Olek lubi podnosić duże ciężary. Ja pokażę swoją siłę. Zaczynamy od skośnej na hantlach. Olek bierze rozgrzewkowe, a później 32,5 kg na rękę. No i mówi, weź tyle samo co ja. Mówię, ja pokażę swoją siłę. I poszło tak. Pierwsza seria 8 powtórzeń, druga 4,5. A trzecia, 3, 2... Teraz wyszedłem sobie poćwiczyć. O, cholera. W skrócie, siła jest, ale cardio sobie gdzieś poszło. Więc no, wracamy na siłownię, a to, co z tą formą, zobaczycie w lato. Ile na klatę, mordo? W moim piku miku to było 100 kg na 2-3 powtórzenia. Na tym się skończyło, bo więcej nie sprawdzałem. Zobaczymy, co dalej w tym roku. Co z Onest? Czy Onest powróci? Jesienią zeszłego roku wstawiłem na Instagrama zdjęcie, gdzie było widać teczkę na mnie i na Holma. To była teczka Onest, z nowymi projektami, z którymi poszedłem do szwalni. Był okres świąteczny, no i wiecie, nie było czasu. Szwalnia dała nam znać, że w styczniu, w lutym możemy zacząć pracować. Oto nasze nowe wzory. I by the way, one powstały zanim w ogóle wyszły nowe bluzy dress code. I o tych bluzach dress code dowiedziałem się na początku tego roku w ogóle. Whatever. Mam do was prośbę. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ernest, jaki stek? To nawiązuje do zdjęcia, które stawiłem na moje urodziny. Ze stekiem. No i ten stek był rare. Ja steki zawsze jem rare. Lubię też tatary. No, ten stek był rare. Ile ze mną... ile z Amelią chciałbyś mieć dzieci? Docelowo 100, realistycznie 10. Bardzo bym chciał mieć jak największą rodzinę, która będzie taka silna, każdy będzie mistrzem czegoś innego i razem będą się uzupełniać. Ale wiecie, z tym też się wiąże ten aspekt dużej ilości roboty. I zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, to ja mówię, że 10. No i Amelia się na to wkurza, ale tak już serio, to 4, 5, to wtedy nadajemy na tych samych falach. Czy dobrze wspominasz swoją historię z YouTube'em? Tak, ze wszystkich rollercoasterów, na których byłem, to jest mój ulubiony. Czuję nostalgię i szczęście z tego cuda, że mogę tworzyć, co chcę, opowiadać, co uwielbiam. A jeszcze jednym cudem jest to, że ktoś to ogląda, za co wam bardzo dziękuję. Czy żałujesz czegoś w swojej karierze YouTube'owej? Generalnie to kiedy miałem deprechę, to żałowałem wszystkiego i dowiedziałem się też wtedy, że deprecha działa tak, że kiedy ją masz, to wszystko jest źle i przypływają ci same złe wspomnienia i złe myśli. Ale teraz, kiedy czuję się już dobrze, po prostu dobrze, to jutro zajmuję się jutrem, dzisiaj zajmuję się dzisiejszymi sprawami, a cokolwiek się wydarzyło w przeszłości, to już tego nie ma. To jest tylko pamięć i ewentualnie jakaś nauczka. No i na tym polega życie, trzeba się uczyć i... No i na tym polega życie. Robisz i uczysz się. Czy w końcu pokażesz swoje stanowisko? Oczywiście. Pozwólcie, że przełączę widok na moje oczy. Więc tak, oto moje nowe półki. Na pierwszej od dołu znajdziemy słynny plecak agenta Jonesa, bananka po spotkaniu z Montym,
Jordany z 2021 roku, który dostałem od Fortnite. Wyżej trzymam moją fotę z kumplami, mapę z eventu Uncharted i ogromną głowę Lego z uszami myszki Mickey z opakowania na popcorn z Disneylandu. Wyżej sobie stoi Travis Scott i moje ulubione strony z komiksu Batman Fortnite punkt zerowy, na czele których stoi piernikowy Batman, którego dostałem od Abeli. Na tej ścianie też są nowe półki, na których położyłem moje różne pamiątki. A oto mój nowy komputer. Na początku tego roku zupgrade'owałem moją machinę. A oto jej specyfikacje. To był ruch taktyczny. Na tym zestawie mogę grać i nagrywać w rozdzielczości 2K z dużą płynnością. Dzięki temu moje nagrania z gry są wyższej jakości i mogę do nich więcej przybliżać, nie tracąc na jakości. Może ktoś z was pamięta, że kiedyś mówiłem, że zawsze chciałem, żeby moje komputery były w tle kamerki na streamach. Dlatego teraz komputery stoją tutaj. Jeden makament to jest... Krótka historyjka. Zanim to przyjechało, dostałem pytanie, czy przyda mi się jakaś klawiatura? No co odpowiedziałem, nie, ja już mam Apexa Pro. Potem zalałem swoją klawiaturę. To był chyba czwarty raz, ale tym razem padł rząd klawiszy od Z do M. Na co SteelSeries odpowiedział tym cudem. Apexem Pro Wireless ma świetnie brzmiące profesjonalne switche do grania i pisania. Klawisze po mojej starej klawiaturze służą teraz jako żetony w wieczornych grach w pokera gangu zwierzaków. Inną nowością są te słuchawki, też od SteelSeries. Są bezprzewodowe i co najlepsze, poza łącznością z Game Duckiem, mają Bluetootha i mogą operować na obu sieciach jednocześnie. Codziennie dzwonią do mnie setki dziewczyn oraz muszę wykonywać wiele telefonów. A w tych słuchawkach mogę grać na kompie i gadać przez telefon jak profesjonalny telemarketer. Przy okazji mają bardzo dobry dźwięk i wbudowane wyciszanie szumów. Chodzę w nich wszędzie i nie wstydzę się tego robić z wyjętym mikrofonem do rozmów. O, a to jest moja nowa myszka SteelSeries, która też jest bezprzewodowa i jest super. A ten mikrofon to SteelSeries Alias Pro z oficjalnym ramieniem. To pełnoprawny, bardzo dobry mikrofon, który w tym zestawie, już nawet bez ramienia, daje cały komplet dźwięku wysokiej jakości. Co do reszty sprzętu tutaj, to wiele się nie zmieniło, oprócz moich monitorów. Na tym pionowym mam teraz czat i powiadomienia ze streamów, a ten przywrócony monitor używam podczas montowania. Na górze jest podgląd, a na dole timeline. A, jeszcze jedno, pod biurko wróciła poducha na nogi. Na koniec zostawiłem jeszcze pytanie, jak zaczynałeś z YouTube'em? To pytanie już pojawiło się u mnie na Q&A i odpowiedziałem na nie kilka razy też na streamach. Opowiadałem wam, jak do tego doszło, jak to przebiegło, czyli to wiecie, tą historyjkę, że to był projekt do szkoły, pożyczyłem od taty nagrywarkę i tak dalej. To było to, co się stało. Ale co za tym stało? Za tym stało to, że po prostu chciałem to zrobić. Kilka tygodni temu pod jednym z moich filmików pojawił się komentarz o treści szkoda, że dalej nagrywasz. To było dosyć przykre. Zrobiło mi się smutno, więc zadzwoniłem do taty, powiedziałem mu o tym komentarzu i tata mi powiedział, żebym mu odpowiedział: szkoda, że ty nie nagrywasz. Szkoda, że ty nie nagrywasz.